Romantyczne wyznania, emocjonujące powroty i nieoczekiwane rozstania. W True Love działo się naprawdę wiele. I nic dziwnego, skoro w grę wchodziły te najprawdziwsze i najszczersze uczucia. Ja mam jednak pewien niedosyt. I myślę, że zgodzicie się ze mną, że chcemy więcej. Dlatego rozsiądźcie się wygodnie, a ja zaproszę do siebie tych, którzy w True Love walczyli o to, co najważniejsze. O swoją prawdziwą miłość. Witajcie, kochani. Dzień dobry. Cześć. Cudownie was tutaj wszystkich widzieć. Jestem bardzo ciekawa, co u was słychać, jak się macie. No bardzo fajnie, klimat też taki kolumbijski. Co, jesteście gotowi powspominać trochę? No, jak jesteśmy. Najbardziej. Lecimy. Okaże się. Pytanie, czy ty jesteś gotowa, Edyta, to wszystko słyszeć? Jestem. Jestem no to... bardzo ciekawa. Zaczniemy od Oliwii i Marcina. Tradycyjnie. Tradycyjnie, na gorąco. Wasza para to chyba taka, dla mnie przynajmniej, najbardziej emocjonująca para całego True Love. No nikt się nie spodziewał, że będziemy siedzieć tak naprawdę tutaj też na kanapach i że ten finał będzie nasz. Ale zanim, Oliwia, zdradzisz to wszystko, przejdźmy do materiału, który też sporo nam powie właśnie o finale programu. Marcin, czy uważasz, że w trakcie True Love stworzyłeś prawdziwy związek z Oliwią? Czy znalazłeś tutaj swoje True Love? Tak. Yes. Oliwia, czy uważasz, że w trakcie True Love stworzyłaś prawdziwy związek z Marcinem? Czy znalazłaś tutaj swoje True Love? Tak. Zarówno w twoim przypadku, Oliwia, jak i w przypadku Marcina, nasze serce zaświeciło się na zielono. No i co wy na to? Moment był na pewno piękny, jak okoliczności. Moment był chyba najpiękniejszy w całym programie. To przecież o tym jest True Love. Wiecie, my też spotkaliśmy się tutaj po to, żebyście mieli okazję powiedzieć wszystkim, którzy są, myślę, zainteresowani, opowiedzieć to, co teraz się u was dzieje, jak to wygląda z waszej perspektywy, jak to jest naprawdę. Pytasz też, jak nasze odczucia po tym wszystkim, jak to oglądamy z perspektywy, tak jakby widza. To jest mój materiał do analizy, że naprawdę dużo zmian musi zajść w mojej głowie, w moim myśleniu. A jakich zmian? Przede wszystkim no, sytuacje alkoholowe też nie ma co ukrywać. No, są osoby, które nie mogą pić alkoholu. I to też uważam, że to jest takie... Plus tego programu, to kurde, teraz jak czuję się, jakbym mówił na no dobrze, jakieś terapii, ale to jest jesteśmy, taka też moja spowiedź i wierzę, że to będzie taki punkt zwrotny mocnej poprawy, bo to nie jest też łatwo teraz mówić tutaj o tym i... No ale tak, źle mi się na to patrzy, jest mi przykro z tego powodu i dużo rzeczy w życiu mi to popsuło, sam sobie przez to popsułem, więc to jest takie też moje zwycięstwo tego wszystkiego, że patrzę na to z perspektywy takiej, jak patrzy na mnie ktoś inny. A to jest Czyli naprawdę... z perspektywy tego, jak patrzy na ciebie Oliwia? Jak tak. Jest teraz z wami? Jak jest między wami? Jak wygląda wasz związek, jeśli w ogóle wygląda? Myślę, że tutaj wszyscy chcieliby się dowiedzieć. No to powiem szczerze, bez owijania bawełny, że nasz związek nie wygląda. Tutaj spotykaliśmy się po emisji, po finale. Mhm. Spotkaliśmy się w Poznaniu. Byłem odebrać rzeczy, tak jak na ceremonii obiecałem jednej. Tak. Spotkaliśmy się i później zaczęła się tak naprawdę lawina. Zaczęła się lawina, gdzie jedna strona nie rozumiała drugiej strony. Marcin bardziej w inną stronę biegu. I jakby zamiast razem te problemy jakkolwiek rozplątać i coś odbudować, no on zamykał się... i ukierunkował jakby w jednym kierunku. Myślę, że zarówno ja, jak i widzowie chcielibyśmy dowiedzieć się,
co się stało, po prostu, co się stało? Nie ukrywam, że też sytuacje życiowe nie pomogły nam na tym, no bo zaraz po powrocie ja zerwałem więzadła w kolanie, no gdzieś byłem praktycznie uziemiony i dużo mi to przeszkodziło w jakimkolwiek ruchu, czy zaraz przyszła operacja, zaraz przyszło... Czy chcesz powiedzieć, że Oliwii nie było wtedy przy tobie? Może bardziej ja nie dopuszczałem też w pewnych momentach niż... Marcin się całkowicie zamknął na siebie, jakby zamknął się w swoich problemach i jakiejkolwiek innej osoby, nawet najbliższej, nie chciał dopuścić do siebie. I tutaj właśnie, no, ja robię się coraz starszy, ale błędy powielam też młodzieńcze, więc... Czyli jest trochę do przepracowania. Jest, jest. Było bajkowo, dlatego teraz chciałabym, żebyśmy zobaczyli... Jest bardzo mocno. Żebyśmy zobaczyli materiał z programu, materiał o was, o waszej relacji, o tym, jak było. Przyszłam poszukać miłości i mam nadzieję, że ją znajdę. To myślę, że jakbyś był ze mną, to co? Super, super. Oboje wiemy, na jakich teraz etapach jesteśmy. Nie pamiętam. No i raczej nie spróbujemy. Nie wiem, co ty czujesz do Kingi. Ja wiem, czego ja tu szukam. To jest niemożliwe, jak można czuć w kimś tak wsparcie, tak własne odbicie. Coś dla ciebie mam. Serio? To moje piski. Dostałam koszulkę Leszczyński. Także śmialiśmy się, że moja jestem Lucky Seven, urodzona 7/7, a on to jest numero one. Dawid, chciałabym, żebyś był ze mną w parze. Odchodzę, bo nie znalazłem miłości, albo nie dałem sobie na nią szansy. Była to osoba, która zaczynała zdania, a ja je kończyłam. Wiem, że będzie mi go strasznie brakować. Moja mina była, no, bardzo wymowna. Dobrze wiesz, po co wróciłem. Wiem. Dla ciebie to przyjechałem i z tobą stąd wyjdę. Tęskniłem za tobą. Jak zwykle przez ciebie ryczę. Teraz już jestem tylko ja i Oliwia i już pomijmy ten finał, bo to już nawet nie o to chodzi. Tutaj teraz czekają nas piękne chwile tutaj w drodze do prawdziwego życia. Dużo dla mnie zrobiłaś życiowo, tak, no, tak, takiego, wiesz, tyle co nie zdajesz sprawy. A Oliwia jest tym, czego chciałem. Tak jak teraz się czuję, bym się chciał całe życie czuć. Ja też. Źle się to ogląda, no, w sensie... Źle? W sensie dobrze się to tylko ogląda. Źle z tej perspektywy teraz już czasu, nie? Tam nie było nic udawane z mojej strony. A wy jak postrzegaliście związek Oliwii i Marcina? Ja mogę powiedzieć, że jakby od początku była ze mną Oliwia, więc bardziej znałam historię też jej i Marcina z jej ust. I na pewno wiedziałam, że był on dla niej bardzo ważny, bo od samego początku mi o nim mówiła. No jak się pojawił, no to trochę namieszał. No ale wydawało mi się, że są ze sobą szczęśliwi. Teraz myślę, że nie powinnam tego oceniać, bo nie jestem z nimi na co dzień. To oni wiedzą, co czują. Ale jesteś zawsze bardzo szczera. Tak. No i też powiedz, jakby lubię cię, Marcin, tak, od siebie. Ale całym sercem jestem za Oliwią i uważam, że ona zasługuje na szczęście. Wiele twoich zachowań nie do końca mi się podoba, jasne, ale nie znam twojego punktu widzenia, więc też uważam, że nie mogę cię za to oceniać, bo musiałabym z tobą przebyć niesamowicie duże rozmowy. Nie lubię oceniać, stając tylko jedną stronę. Natomiast no, moje serce zawsze będzie z Oliwią, bo tak. To mi się w ogóle bardzo podoba, że u nas w True Love tak po kobiecemu, tak pięknie się zawsze wspierałyście. Panowie też po męsku się wspierali, ale myślę, że to bardzo ładnie widać, jak pięściami kobiety się wspierają. Dlatego z Maksem naprzeciwko siebie siedzimy. Zaraz do tego przejdę. Ja też bym się bardzo chciała dowiedzieć, jak teraz wygląda wasza relacja z Maksymem. Ale nasza relacja w Willi już bardzo dobrze wyglądała, więc nie, to tutaj... Też bardzo ja szybko doszliście do porozumienia. Żeby z resztą panów wyglądała relacja tak jak moja z Maksymem. Kamil. A ty? Co chciałbyś powiedzieć? Odnośnie relacji Oliwii i Marcina, samego Marcina, wiesz. No. Nie no, fajnie wyglądało to z boku. Marcin wrócił, widać było, że Oliwia jest w nim mocno zadłużona. No ale skończyło się jak się skończyło. Trochę jest to smutne i niefajnie to się obserwuje, no ale takie jest życie czasami. Ale dla mnie na przykład nie było od początku jasna decyzja Oliwii. Ja pomimo tego, że jakby siedziałam, byłam z nią od początku najbliżej, od momentu wejścia do willi, do momentu opuszczenia jej z Oliwą byłam najbliżej i dla mnie to nie było oczywiste. Ja nie wiedziałam, czego mogę się spodziewać po jej decyzji, ale nigdy nie chciałam ci nic sugerować,
ani broń Boże za nic cię oceniać. Zawsze chciałam po prostu być dla ciebie wsparciem i ramieniem, na którym możesz się oprzeć w razie potrzeby. Ja wiem teraz z tej perspektywy. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że zachowałam się bardzo nie fair i nie będę tutaj się jakkolwiek bronić. Widzę, że wyglądało to strasznie. Ja byłam całkowicie rozbita i jakby wiem, że oceniali mnie, że latam od jednego do drugiego, że nie wiem, co mam zrobić, że jestem niezdecydowana. Ale naprawdę tak było. Jakby to były dwie dla mnie bardzo ważne osoby w willi na tamten moment. I zachowałam się tak, że po prostu no zachowałaś się tak, jak czułaś. Mimo tego, że wam się nie udało już po programie przetrwać, to tak naprawdę w programie wasze emocje, wasze uczucia były bardzo szczere. Nasze drogi się rozeszły. Ale przyjaźń w dalszym ciągu... Słuchajcie, tak czasem w życiu bywa, że... Małżeństwa się po latach rozwalają. Że ludzie się rozstają, ludzie się rozchodzą. Najważniejsze, żeby zrobić to w szacunku do drugiej osoby. Otóż to. Aby pozostać czasem, jeżeli to możliwe, właśnie w przyjaźni. Mhm. Ale też wasza relacja ma swoje takie uboczne wątki, bo przez to, że wy połączyliście się w parę, tworzyła się jeszcze jedna para. Klaudia i Maksym. Czy uważasz, że w trakcie True Love stworzyłeś prawdziwy związek z Klaudią? Czy znalazłeś tutaj swoje True Love? Nie wiem. Tak. Tak. Strasznie. Wow. Czy znalazłeś tutaj swoje True Love? Tak. Nie zgadzam się. Spokojnie. Nie zgadzam się. Spokojnie. Uczucie było prawdziwe. I ja pamiętam prawdziwe. Ten moment, kiedy ty trochę nie dowierzałaś, że serce zapaliło się na kolor czerwony, tak. I byłaś bardzo rozczarowana. Dla mnie nie było ważne, jaki kolor będzie, ale byłem ciekawy, jak to dalej właśnie po programie poczułeś będzie. Poczułeś coś do Klaudii już wtedy, jak byliście razem w parze? No cały czas mieliśmy tak progres, jakbym na początku ta relacja w ogóle wyglądała inaczej, jakbym kłóciliśmy bardzo dużo. Ja wiem, że jesteście teraz razem. Czy Klaudia po programie jest trochę inną Klaudią niż Klaudia w programie? Czy poznałeś ją na nowo? Nie, taka sama. Nieprawda. Taka słuchajcie, sama, ale po prostu... ja sprzątam. Nie on. O, jest syfiarzem. Czyli wy mieszkacie razem. Mieszkacie razem. Tak jest. I jak się wam razem mieszka? No dobrze, całkiem dobrze, ale czasami jakbym w tym samolocie jest turbulentność oczywiście. Turbulentnie są. Ale radzimy sobie. Edytko, jakby my się rzuciliśmy na głęboką wodę i gdzieś na początku oboje się baliśmy, że ta decyzja została za szybko podjęta. Wydaje mi się, że pozwoliliśmy sobie, żeby ta bajka z True Love trwała dalej. No i co? Mieszkanie wspólne dużo weryfikuje i ja nie powiem ci, że od pierwszego do ostatniego dnia jest między nami cudownie, bo nie jest. Jest wiele rzeczy, które czasami nas dzielą. Prawdziwe życie. Ja chciałabym, żebyśmy teraz zobaczyli wasze najlepsze momenty w programie. Mamy takie. Na tą pierwszą randkę chciałabym zaprosić Kubę i Maksyma. Okej. Okay. Jestem zadowolony, że wybrała mi Klaudia, że zapoznamy się bliżej, jakby spędzimy czas. Tomasz, pierwszy prezent na Wyspach Karybskich to jest ojej, kokos. Dziękuję. To dla ciebie. Dziękuję pięknie, ty zawsze z takimi prezentami. Fajne wrażenie. Z Maksymem randka bardzo mi się podobała. Na początku uważałam, że jest przystojny, ale nie do końca w moim typie. Tak? Po dzisiejszej rozmowie zdecydowanie zmieniłam zdanie. Teraz mamy największą sypialnię na górze z fajnym widokiem, z fajnym prysznicem, dużo miejsca, dużo przestrzeni. I dużo warunków na to, żebym tam się coś zadziałało. Widzę, że stopniowo gdzieś mi ta moja fala nieprzyjemności mija, więc to jest to dobry znak. Tak.
ty po prostu momentalnie ten mur zburzyłeś. Tak dosłownie i w przenośni, mur z poduszek. Ciekawe bardzo. Czasami chcę ją zabić i w tym samym momencie bardzo lubię. I jakbym... No my chyba tak mamy po prostu. To ja zadam takie jedno bardzo proste pytanie. Czy jesteście szczęśliwi? Razem, po prostu. Edytko, ja nie będę ukrywać, mi na nie bardzo zależy. Ja przez 6 dni w tygodniu jestem szczęśliwa. Ale ten jeden czasami bywa bardzo okrutny. Z praktycznego punktu widzenia wyniknęło u was zamieszkanie razem, czy chcieliście po prostu? Stwierdziliście, że jak już płyniecie, to razem Maksy i pod prąd. Pomagał mi znaleźć mieszkanie. Tak, za szybko się zakręciła, bo taki krok jakbym podejmować, to już coś musi być zbudowane, ale no nie żałuję tego, powiem tak. No i to chyba jest najlepsza z możliwych odpowiedzi. Czy jesteś szczęśliwy w końcu, odpowiedzi. Czy nie? Bo to jest takie pytanie, na które ja sama chciałabym usłyszeć odpowiedź. I to pytanie chyba jest prostym pytaniem, Maksym. Pyta Klaudia, która sama nie chciała odpowiedzieć. Nie, bo ja chciałam najpierw usłyszeć jego odpowiedź. Nie chciałam, żeby jego odpowiedź była sugerowana moją. Dobrze, ja tu jestem po to, żeby rozwiewać wszelkie wątpliwości. Maksym, ty pierwszy. Czy ja jestem szczęśliwy z tobą? Tak. Tak, ale po prostu przez to, że jakbym za szybko zamieszkaliśmy, to gdzieś ci, myślę, że mi przeszkadzało, nie? Ale... Ja wiem, ja generalnie przyznaję się szczerze, że się czułam winna tego, że zaakceptowałam twoją propozycję. Sara, a ty? Jak się zapatrywałaś na relacje Klaudii i Maksyma? Czy ty wierzyłaś, że oni będą razem, czy byłaś troszeczkę w szoku, tak jak ja? Ja w ogóle byłam w szoku. Mnie te ostatnie tygodnie to zmiatały z planszy każdego dnia. W momencie, kiedy Oliwia znalazła szczęście u boku Marcina, bardzo Klaudii i Maksowi kibicowałam. Zresztą, prawda, byliśmy w kartelu. Jesteśmy, no to jesteśmy, to też zobowiązuje. Oliwia, mogę cię zapytać tak między nami? Miałaś... Ja za Polska zobaczy. Miałaś taki moment, że żałowałaś może swojej decyzji? Czy miałam taki moment? Może mogłam powiedzieć tak, że po powrocie Marcina miałam ten moment zastanowienia. Jednak no, patrząc się teraz na nich, no, nie mogę powiedzieć, że żałuję. Nie mogę, bo tutaj stworzyli naprawdę piękną parę i są jak... Chyba tak, szczęśliwi, ale... Przejdziemy teraz do pary, która... Może nie znalazła w True Love miłości, ale na pewno znalazła przyjaźń. Sara i Kuba. Sara chyba miała taki moment, że bardziej chciała otworzyć się na Kubę i obawiała się, że ty, Kuba, w głowie masz cały czas Julię i w sercu. Było tak. Zakazane, bo smakuje najlepiej, dlatego mi się podobałeś. Nie, to te słowa to do dziubara kierujemy. Ja tutaj... Zobaczmy. Właśnie nie, słuchaj, byłeś wyzwaniem. Ja sobie zrobiłam challenge. Moi drodzy, zobaczmy teraz materiał z waszego finału. Czy uważasz, że w trakcie True Love stworzyłaś prawdziwy związek z Kubą? Czy znalazłaś tutaj swoje True Love? Nie. No i piona. Kubo, czy uważasz, że w trakcie True Love stworzyłeś prawdziwy związek z Sarą? Czy znalazłeś tutaj swoje True Love? Nie, ale znalazłem prawdziwą przyjaciółkę. Wasze odpowiedzi również zgodne. Tak. Szczerze. Dwa zielone to dwa zielone, prawda? Dwa zielone to zawsze dwa zielone, ale byliście też wobec siebie szczerzy. Myślę, że to jest najważniejsze. Nie udawaliście na siłę, tylko wyjaśniliście sobie wszystko. Tak, też o to chodziło, żeby nie robić nic na siłę, żeby wykorzystać tę szansę, którą mamy tam w willi, wykorzystać te okoliczności, te randki, te piękne widoki i to, że mamy tam siebie. I tylko mamy siebie tylko dla siebie. I chciałem to wykorzystać do samego końca. Jesteśmy w przyjaźni bardzo bliskiej.
Czyli poczekajcie, czyli ja się tutaj dowiem czegoś nowego. Zaczęliśmy się spotykać od jakiegoś czasu. Może musieliśmy też do tego dojrzeć, może też musieliśmy zamknąć pewne tematy, które... Czyli wy zupełnie odwrotnie niż Klaudia i Maksym, którzy od razu rzuciliście na głęboką wodę, wy sobie tak powolutku idziecie do przodu. Tak, nie jesteśmy razem. Natomiast to fajnie nam się spędza czas, dobrze się czujemy w swoim towarzystwie. Poczekaj, Kuba się nie zgadza. Nie no, ja się zgadzam. Oficjalnie na wszystko się zgadzasz, co powiesz Sara. Oficjalnie parą nie jesteśmy. Wszystko to jest nasza wspólna decyzja, pamiętaj. To co, myślę, że zarówno ja, jak i wszyscy tutaj chcielibyśmy zobaczyć, jak wyglądały wasze przygody w True Love i wasza relacja. Też chcemy to zobaczyć. Zobaczmy materiał. Kompletnie nie spodziewałam się, że Marcin mnie wybierze. Ma na pewno niespotykaną urodę i jest ciekawą osobą do poznania, więc nie wiem, co przyniesie czas. Nie czuję takich romantycznych wibracji do Marcina. Chciałabym stworzyć parę z Kamilem. Totalnie nie wiem, o co chodzi, ale Kamilowi się chyba zmieniło nastawienie do mnie. I nie wiem od czego. Nasza romantyczna historia. No właśnie. No, nie. No właśnie. A jak z Sebą? Nie wiem, no mam tyle rozkmin w głowie, że przegrzewa mi się muzyka. Lubisz mnie, nie? Tak? Lubisz mnie. Chciałbyś być ze mną w parze? Mógłbym spróbować. Bardzo z tobą stworzyć parę. Też bym chciała stworzyć z tobą parę. Moim wyborem jest Martynka. Co ty jest za jeden? Nie nazywam się tak. Wybieram Sarę. Euforia, no. Euforia. Bardzo się cieszę, bo byłam już przekonana, że przyjdzie mi wracać. Co ja ci mam powiedzieć? Ja ciebie uwielbiam. No. Jest wzajemnością. Ja bym na przykład się mogła skupić na Kubieniu. Tylko obawiam się, że on... Tylko Marty nie mów tego Kubie. Ja dopiero niedawno przestałam na ciebie patrzeć jak na... A tego nie pamiętam. ...czasce przyjaciółki. I dopiero niedawno zaczęłam w tym dostrzegać mężczyznę. Dobrze wiedzieć. No szczęście niebieski. Podkreślać ładnie oczy. Tak? Wierzę w ciebie, że nie... Nie rozczaruję się. Marcin. Marcin, zobacz, jak on się na mnie patrzy. Weź. Ej, ty, a może chcecie, żebyśmy wyszli z tej kuchni? Super się wyświadczy. I jak się to ogląda? Bardzo dobrze, z ogromnym sentymentem, z radością. Ale nie byłabym sobą, jakbym nie zapytała cię o Julię. Wiem, że na pewnym etapie... kontakt. Na pewnym etapie już miałeś dosyć tych wszystkich pytań i tych powrotów i uczestników i tego, co wracało do ciebie też, a było związane z Julią. A jak teraz wygląda wasza relacja? Macie kontakt? Tak, jak wróciłem do Polski, skontaktowałem się z Julią, mieliśmy nawet jedną randkę. Natomiast to już nie było to. Też widać, że ona była dalej skupiona na tym oku, była załamana tym, co się działo w programie. Ale za to ciężko ją winić, nie? Jest tam z tym okiem, naprawdę miała bardzo ciężką sytuację. Widzowie tego nie wiedzą, ale Julia... No, przechodzi długą drogę teraz do wyleczenia swojego oka i sytuacja była naprawdę poważna i nadal jest poważna, ale wszyscy trzymamy za nią mocno kciuki, żeby czuła się coraz lepiej. Natomiast wydaje mi się, że też miałeś okazję zobaczyć i zobaczyłeś, że z Julią temat jest skończony i dlatego teraz tak, możesz na świeżo popatrzeć. Ja chyba tego potrzebowałem, tego zakończenia tej historii, bo ta historia była przerwana dosłownie na samym początku. I trochę się to tak wszystko ciągnęło. Dokładnie, nie było tego zakończenia. Jak wróciłem, zakończenie było i mogłem spokojnie już otworzyć się na coś, myślę, że wspaniałego. Za późno, ten pociąg odjechał. Koniec darmowych wakacji. Nie mam łatwo. Szybko musisz skakiwać do tego pociągu. Ja nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Ja powiem szczerze, że byłem zaskoczony mocno i... Jestem też teraz do tej pory, no ale nie ukrywam, że życzę im jak najlepiej, bo to jest cały sens tego tutaj programu, tego tutaj, żeby to wszystko jakoś się połączyło. To, że mi nie wyszło po raz kolejny w życiu, to nie znaczy, że ja teraz mam komuś ślenie życzyć i naprawdę oby to było prawdziwe, oby to było szczere i żeby byli szczęśliwi ze sobą. Dla mnie jesteście przykładem pary, która może zrodzić się właśnie z koleżeństwa i przyjaźni. Niekoniecznie od razu musi być wielkie boom, czasem ta droga może być po prostu trochę dłuższa, ale jak już tak
o tych zgodnych parach mówimy... To nie na nas, błagam. To właśnie o was, Gigi i Kamil. Nie, nie, nie. Ja was nazywam taką wybuchową parą, bo wy jesteście tacy, że nigdy z wami nic nie wiadomo do końca. I to chyba jest klucz waszego takiego wspólnego małego sukcesu, że wy się właśnie dogadujecie wtedy, kiedy się nie dogadujecie i nie dogadujecie się wtedy, kiedy się dogadujecie. Kurde, w sumie dobrze trochę, to jest powiedziane. Trochę tak jest, no. Widzicie? Tak, genialnie podsumowane. W sensie faktycznie jest tak, że chyba takie momenty, kiedy się nie dogadujemy, skłaniają nas do jakichś rozmów, dzięki którym się później dogadujemy. No to zobaczmy wasz najfajniejszy chyba, myślę, moment w programie, czyli moment finału. Kamil, czy uważasz, że w trakcie True Love stworzyłeś prawdziwy związek z Gigi? Czy znalazłeś tutaj swoje True Love? Tak. Dobra, jest, mamy to, stary. Gigi, czy uważasz, że w trakcie True Love stworzyłaś prawdziwy związek z Kamilem? Czy znalazłaś tutaj swoje True Love? Tak. Wasza decyzja jednogłośna. No. Idzie zielone światło. To było zielone trochę światło. Zaskoczenie, powiem szczerze. No ja się stresowałam trochę. Dzień. Myśleliście, że będzie inaczej, że jednak zapali się na czerwono? No ja myślę, że jedno z nas po prostu może mieć to czerwone światło. Ale bałeś się, Kamil, o siebie, czy bardziej o Gigi, że ty chyba odpowiesz na tak, a u niej się na przykład zapali na czerwono i... Chyba bardziej u ciebie, a ty u mnie. Kiedy zrozumiałeś, że to właśnie Gigi jest tą jedyną, tą, z którą chcesz już iść do końca? No zdałem sobie sprawę w pewnym momencie, że z nią jestem w stanie dogadywać się bez słów, samymi gestami, że się przy niej nie nudzę, że cały czas jest śmiesznie. Ty powiedziałeś taką bardzo fajną rzecz, że Gigi to jest kobieta, której ty trochę szukałeś, bo nie wiedziałeś, że takie kobiety są. Taka, którą ty jak zapraszasz na randkę, to ona nie przejmuje się, jak wygląda, tylko po prostu wstaje, idzie, robi, że nie przejmuje się, że ta randka to będzie cię, nie wiem, właśnie jeździć na kładzie i ona nie musi idealnie wyglądać. Dokładnie. Tylko to jest taka kobieta, której trochę ty się nie spodziewałeś, że znajdziesz. Tak, dokładnie jest. Kobieta rakieta. Dokładnie. Jest bardzo szybka, co prawda trochę impulsywna, ale też jako sobie z tym radzę, bo ja z reguły jestem osobą spokojną. Uzupełniamy się pod tym względem. A jak jest u was teraz? Mieszkacie razem? Czy spotykacie się? Czy jak to wszystko wygląda? Spotykamy się. Czasami się widzimy. No, docieramy się. Ogólnie wydaje mi się, że w tym, że jestem taka szybka, a Kamil jest wolniejszy, jest też coś dobrego, bo gdzieś tam on czasami uspokaja te moje szybkie decyzje. No to drodzy, zobaczmy może wasze najpiękniejsze momenty to w programie. Dobre. O Boże. Jest co wspominać. Ja jestem stosunkowo niski, więc fajnie, że Gigi też jest stosunkowo niska. Zobaczymy, jak odegrasz rolę. Nie, ja tego nie lubię. Nie będę nikogo grała, będę sobą. Nie wiem, czy jesteś na to gotowy. Kurde, ja nie udźwignę. No jak to? Przecież to... Dobra, jesteś całkiem seksy. Kiedy jestem pikantny komplement? No. Nie. Jak? Dobra, to był pikantny komplement. Jest dorzeczna, zaraz nie dorzeczna, ale tak lubię najbardziej. Jest taka pomiędzy. Dobra, zaraz udawaj szota. Wiem na pewno, że czuję się z nim spoko i co więcej, jego dotyk mnie tak jakby nie odrzuca. Nie. Jeszcze jeden. Nie? Wszystko co dobre, że w końcu kończy. Come on. Ale namiętnie. O Boże, pani będą prowadzić. Nie możesz tak do mnie mówić. Ty powiedziałaś na mnie dużo więcej niefajnych rzeczy. Ale ja żartowałam, nie na randce. Już nie wiedziałam, czego chcę i czy ja lubię Kamila. Jakby już nie wiedziałam, czy ja go lubię, czy on mnie f***ja, czy to się dzieje. Nie jest tak jak zawsze, jest trochę inaczej. Zastanawia mnie, czemu. Nie wiem, jak nazwać uczucie do Gigi. Jest po prostu niewiadome. Zastanawiam się, stary, jakie jest pytanie, na które ja mogłabym odpowiedzieć jednoznacznie tak. Czy podoba ci się Kamil? Tak.
Czy dalej to uczucie do Gigi jest niewiadome, czy już teraz bardziej wiadome? No chyba bardziej wiadome, chyba na pewno, nie? Już tak z biegiem czasu utwierdzam się, Ania chyba też, że coś nas łączy i że jest nam razem naprawdę dobrze. Ja dużo czasu szukałem jakby takiej partnerki, przy której będę się czuł sobą, także... A czujesz się sobą, Puszku? Tak. Tak. Możemy sobie robić żarty. Mhm. Jest okej. Okay. Dla mnie byliście chyba... Nadal jesteście jedną z takich najlepiej dobranych chyba par pod względem charakteru i tego, jak się dogadywaliście, ale jestem bardzo ciekawa, co wy uważacie, kochani. Jak wy patrzycie na Gigi i Kamila, to co myślicie o ich związku, o ich całej tej historii w programie? To ja jak odchodziłem, to Kamil był na pewno nietuzinkowy. Kamil był ale tu chciałem podkreślić, że po powrocie moim zupełnie inny człowiek. Naprawdę, już był z Gigi wtedy. I myślisz, że to Gigi spowodowała? Tak, myślę, że tak. Ja nawet już po moim powrocie z Kamilem często rozmawiałem. I mówiłem mu, że jest całkiem inną osobą, niż jak odpadałem. Ale rozumiem, że na plus. Na plus, no zdecydowanie na plus, jak czas pokazał. Więc nie, no tutaj na pewno Gigi zasługa jest. No i też widać w wypowiedziach Kamila, że to jest inna osoba. Już trochę potem rozwijał patrzy, bardziej myśli. Troszkę tak, ale to też ja wiedząc, że z wcześniejszymi dziewczynami raczej nic takiego by nie wyszło, to po prostu no byłem taki trochę skruty, nie wiedziałem, czego chcę, a tutaj jak się Gigi pojawiła, to się zmieniło, dlatego może taki byłem, nie? A czy wy wszyscy nie mieliście trochę takiej nutki zazdrości w sobie, że oni się tak dobrze dogadują, że są tak ze sobą blisko? Każdy sobie nawzajem kibicował i no raczej no, to było szczęście z ich szczęścia, a nie odczuwanie zazdrości. Ja pamiętam, że były takie momenty, że trochę się frustrowaliście, że wszyscy was oceniają jako taką... No, ale tak mocną parę. Właśnie. Bo my sami nie byliśmy siebie pewni w ogóle. Nie byliśmy pewni siebie i tego, co my czujemy w ogóle, a wszyscy byli tego... Wy byliście bardziej pewni nas niż my siebie i to było przerażające, bo nie mogliśmy tak naprawdę siąść i pomyśleć, czego my chcemy, tylko już byliśmy pewniakiem i to było straszne w pewnym momencie. No to tak zupełnie na koniec. Chciałabym, żebyście powiedzieli mi, czego się nauczyliście albo co wy dla siebie wynieśliście z programu. Co takiego dało wam True Love? Maksym? No, ja powiem tak. Kiedy tu było pytanie, czy jestem szczęśliwy z Klaudią, troszeczkę wziąłem pauzę, ale powiem, że jestem szczęśliwy i będę starać się, żeby było wszystko dobrze i walczyć. Chciałem powiedzieć, że Marcin też jesteś mega spoko, ziomek. Jest bardzo podobny do mnie charakterem. No widzieliśmy wasze starcie i faktycznie wyglądało na to, że wy możecie być albo największymi wrogami, albo najlepszymi przyjaciółmi. Poszło to w drugą stronę zdecydowanie. Naprawdę? I tylko się cieszyć. Tak, i teraz tak. Macie dobry kontakt? Bardzo dobry. Także jakbym w tym momencie nic złego nie mam, właściwie byćko. Aż mnie boli ci noga, życzę ci zdrowia i w ogóle. True friends, dokładnie. Klaudia, a ty? Nie spodziewałam się, że coś, co wydarzyło się 12 lat temu, jeszcze we mnie siedzi. Ja sobie zdawałam sprawę, że pewne rzeczy zawsze trzeba przepracować, ale nie sądziłam, że one mogą urosnąć do takich rozmiarów, jak urosły w programie. Jeszcze bym chciała się dowiedzieć, co Kuba i Sara tak może razem wynieśli z True Love. Wcześniej byłem bardzo niepewnym siebie facetem, takim trochę skulonym też w relacjach z kobietami, nie za bardzo czułem się pewnie. A ten program mi pokazał, że Kuba, jednak tak nie jest. Jednak jest zupełnie odwrotnie niż myślałeś. Widzisz, Kuba, sam siebie zaskoczyłeś, Sara. Dokładnie tak. Przede wszystkim taki wniosek, że faktycznie warto słuchać tego serca. Nie rozumu, a serca. Bardzo dużo się nauczyłam przez ten program. Mam wrażenie, że dojrzałam tam kilka lat, a nie dwa miesiące. Jestem wdzięczna za te wszystkie relacje i za to, ile mogłam czerpać od tych ludzi wiedzy i doświadczeń. Pięknie. Gigi, Kamil? Co ja wyniosłem z programu? Na pewno opaleniznę. Na pewno Gigi. Anię. Tak. I wydaje mi się, że takie
taką umiejętność po prostu rozmawiania o tych uczuciach, bo nie ukrywam, że jestem osobą, która lubi dużo mówić, czego nie widać w programie, natomiast nie potrafiłem jak dotąd rozmawiać o tych emocjach, a w programie się trochę tego nauczyłem. No ja też chyba nauczyłam się rozmawiać o uczuciach i chyba nauczyłam się, że uczucia nie są moją słabością, a siłą. Pięknie podsumowane. No. Oliwia, Marcin. Taką odwagę chyba, zdaje mi się, wyniosłam, że teraz bardziej podejmuję takie decyzje, że myślę o decyzjach bardziej odważnych, że wiem, że jestem w stanie to zrobić. Że można być w życiu trochę egoistą. Dokładnie. I to nie jest nic złego. Marcin. Pobyt właśnie w True Love to ma taki dla mnie trochę słodko-gorzki smak. Tak jak kiedyś mieliśmy rozmowę przy serduszku, gdzie się tam wyrwałem i serduszko mnie zapytało, czego się boję. No, odpowiedziałem, że się boję porażki indywidualnej, takiej właśnie. No i uważam, że to, co się już teraz stało, że rozmawiamy z tego miejsca, to jest taka moja porażka indywidualna. Dlatego na pewno tutaj dużo mam też sam wniosków do wyciągnięcia i słowo lekcja indywidualna jest chyba tutaj odpowiednim słowem. Moi drodzy, ja myślę, że odkryliśmy tutaj kilka nowych tajemnic i zdradziliśmy parę sekretów. Nasi widzowie i wy sami mogliście dowiedzieć się tego, co dzieje się u was po programie, jak wyglądają wasze relacje. Jesteście wszyscy dla mnie przykładem tego, że jeśli bardzo się chce i głęboko się w to wierzy, to można znaleźć swoją true love. I ja wam wszystkim życzę tego, żebyście tej miłości poszukiwali albo w niej trwali i tego, co w życiu jest najważniejsze, czyli miłości do samego siebie. Dam ci coś.